chmurze i złapała balans. Ale teraz już jestem bez tej chmury. I po prostu jestem poniżej nich. Lecę w powietrzu, obserwując pole, lasy. Pięknie. Czuję ciepło. Tak. Jest to jakaś ciepła pora roku. Po prostu przyjemnie. No podrywuj sobie chwileczkę w tym stanie. Bądź tam. I teraz chciałabym, aby Twoja podświadomość zaprowadziła Cię do ważnego miejsca, abyśmy teraz swobodnie podryfowali do samej przyczyny, o której mówiłaś przed sesją, o tych poparzeniach na ciele. Pamiętaj, że jesteś bezpieczny. Ja policzę od 3 do 1. A podświadomość zaprowadzi cię do samej praprzyczyny. 3, 2, 1. Jesteś tam. I opisz mi proszę, gdzie jesteś teraz? Co widzisz? Co czujesz? Tak naprawdę nie widzę, tylko czuję bardzo mocne pieczenie w sercu. Ale to nie jest jakieś niemiłe. Miłe. Dobrze. Jakby mi się coś w brzuchu tak chęciło, jakby moje ręce się wydłużały, palce. Okej. Teraz chciałabym, żebyś zobaczyła to, co się z tobą dzieje z lotu ptaka. Wyjdź teraz na zewnątrz swojej istoty. Zobacz teraz swoje ciało. Co się dzieje z tym ciałem? Czym jest to pieczenie w sercu? Wyostrz widzenie. Bardzo wyraźnie widzisz. Tak jakbym była jakąś smoczycą. Trzymam się za brzuch. Tak jakbym była w ciąży. Tak. I trzymam cały czas ten brzuch i jakby kocham ten brzuch. To idziemy jeszcze głębiej, głębiej. Dryfujemy jeszcze niżej. I teraz chciałbym, żebyśmy cofnęli się w czasie i zobaczyli, co ty masz tam w tym brzuchu? Cofnij się w czasie teraz. Idź do momentu, abyśmy zobaczyli, co jest w tym brzuchu. Co tam się dzieje? Tak jak tam jest tylko ogień, tam nie ma nic innego. Zielony ogień. Jest ogień, dobrze. A co ogień, tak jakby. Co symbolizuje ten ogień? Czym on jest tam? Połącz się z informacją. Czym jest ten ogień? Przechodzi mi kreacja, pierwsze słowo. Chciałabym wykreować coś tym ogniem.
Może wiem, że on jest taki mocny i on może wykreować. Ja nie wiem, jak go wypuścić, jak go użyć. No to idziemy jeszcze głębiej, głębiej. Teraz idziemy do tych blokad. Jak zablokował się ten ogień w tym brzuchu? Idź do samej blokady, poszukaj tej blokady. Przesuwasz się, idziesz do samej praprzyczyny tej blokady, na linii czasowej. Cofiesz się w czasie i idziesz do samej blokady. Teraz. Przekazuj mi, co się pojawia. Co czujesz, co widzisz. Jakbym była za jakimś przy chmurach gdzieś, nie wiem, jakoś dryfowała, to nie ma sensu żadnego. Przekazuj mi tylko to, co przychodzi. Nie analizuj, przekazuj. Jestem przy chmurach. Dobrze. I zobacz. Jestem, patrzę. Tak? I unoszę się do nich, ale nie mogę tam zlecieć zbyt wysoko. A gdzie chcesz zlecieć? Jesteś przy chmurach. Gdzie chciałabyś zlecieć? Jakby to było moje miejsce przy tych chmurach. Mhm. Czyli ja myślę, tak, ja czuję, że tam jest moje miejsce, ale to może niekoniecznie być ono. A czym jest ta przestrzeń przy tych chmurach? Przyjrzyj się jej wyraźnie, zaostrz widzenie. Zobacz w prawo, w lewo. Tak jakby jest blokada nałożona na te chmury, jakby to jest taka tafla z chmur. Blokada założona na ciebie? Na chmury, żebym nie wyleciała wyżej i nie zobaczyła wyżej. To bardzo taka niedostępna część. I tak latam dookoła i wszędzie czuję tą taflę, że tak się wydaje, że to są chmury, ale to jest po prostu nałożone coś. A przyjrzyj się temu bardzo wyraźnie. Czym to jest? Zobacz, czy możesz to dotknąć. Jaka jest częstotliwość tego? Tej blokady. Tej tafli, tego co? Taka jakby. Wydaje się, że to jest bardzo stabilne, jak się na to patrzy, ale jak się dotyka, to jest taka bardziej gumowata. Gumowata? Taka, że mogę w sumie zatopić w tym rękę. Czyli możesz tylko zatopić, nie możesz się wydostać, tak? Właśnie próbuję zobaczyć, czy się uda. No to zobacz. Przyjrzyj się. Dotknij. Naciśnij. No nie właśnie udało mi przejść na drugą stronę, jakby jestem w takiej ciemnej przestrzeni, w ogóle bez jakby punktu odniesienia. Tam, gdzie wyszłaś, jest ciemno, tak? Tak. Dobrze. To teraz zapal światło. Tam, gdzie jesteś, zapalasz światło. I zobacz tą przestrzeń, gdzie jesteś teraz. Czym jest ta przestrzeń? Nie czujesz i nie widzisz, tak? Jakby ta ciemność była jeszcze jakaś, a jasność mi nie daje. Ciemność dawała mi jakby większe schowanie. Jakby nie chcę widzieć, co tam jest w sumie. Nie chcesz widzieć, co jest po tej ciemnej stronie? Tak, tak jakby to
światło w ogóle tutaj nie pasuje, jakby ta ciemność jest taka okej, bo można być schowanym, sobie tylko obserwować, a jasność jakoś nie. A teraz jesteś po której jesteś teraz stronie? W tej jasności czy w ciemności? Przeszłam na tą jakby ciemną stronę, przez te chmury. Dobrze, to zobacz, czy z lotu ptaka możesz zaobserwować, przyjrzeć się, czym jest ta jasność, z której wyszłaś. Czy ona ma jakiś kształt? Przeleć ją naokoło, wzdłuż, wszerz. Czy tam, skąd wyszłaś, ma to jakiś sens, kształt? Jedyne co to bardziej, że to jest jakaś taka ziemska przestrzeń, która jest zamknięta w czymś. Jakby to wszystko, jakby, że tak jakby to była jakaś kopuła, ale tak, jakby to było tylko to, jakby taka przestrzeń ziemska. Teraz jestem gdzieś wyżej po prostu. Wyszłam z tej kopuły, po prostu jestem na zewnątrz. Zobacz, swobodnie wyszłaś z tej przestrzeni ziemskiej. Jak to zrobiłaś, że wyszłaś? Pomimo to, że tam była gumowa częstotliwość jakaś. Jakaś bariera. Jak przeszłaś przez tą barierę? Na początku zaczęłam jakby drążyć w tym gumowym czymś i zrobiła się lekka dziura i po prostu jakby mnie wywaliło w tą drugą część. Okej. Okay. Ale to jakby na miejsce po prostu nie mam żadnego punktu odniesienia. Czyli wychodząc z tej przestrzeni nie ma punktu odniesienia, tak? Tak, nie ma tutaj nikogo. Nie ma nic. Dobrze. No to idziemy jeszcze, tak? Jestem wkurzenia po prostu, że tutaj nic nie ma, jakby trochę czuję w sercu taką trochę irytację, że tutaj coś mogło być, a nie ma nic. Czujesz irytację, że pomimo to, że wyszłaś, nie ma nic? Tak, tak. Dobrze. Czuję, że okej, zrobiłam ten krok, no ale co z tego, jakby, no i co z tego? No to idziemy jeszcze głębiej, głębiej, jeszcze niżej. Dryfujesz kolejne 10 poziomów niżej. Swobodnie, głębiej, głębiej. Teraz w tej przestrzeni, w której jesteś, zobacz, czy tam dryfując jest jakieś pole odniesienia, jakaś częstotliwość, która rezonuje z tobą. Czy jest tam coś, co rezonuje z tobą? Jedyne co teraz to się pojawiło, jakbym była w takiej ala kapsule, w której jest bardzo dużo światła, ale to jest kapsuła taka bardziej taka regeneracji, taka kapsuła regeneracji po prostu. Do regeneracji. Dobrze. A teraz powiedz mi, gdzie jest ta kapsuła? W jakiej przestrzeni jest ta kapsuła? Jakby ona jest w tej ciemnej części, ale ona znajduje się tam jest zbiór innych kapsuł. Tam są inne też kapsuły. Inne kapsuły? Tylko nie wiem, czy są też inne kapsuły. Znaczy ja tylko jestem w środku mojej, ale wiem, że są inne jeszcze.
I tak naprawdę trochę w tej kapsule jestem jakby, spoko jestem tam, ale no jestem ograniczona bardzo, bo jakby czuję tą swoją moc i czuję to swoje światło i czuję to wszystko, ale że to tak jakby trochę jakby coś daje mi poczucie, że ja jestem silna i mocna i mam energię, ale to coś jakby w jakiś sposób jest do mnie przyłączone w tej kapsule i jakby gdzieś to uchodzi, nie na mój pożytek. Ale co uchodzi z tej kapsuły? Przyjrzyj się, co tam tak jest. Jakbym zasilała po prostu teraz, tak czuję, że jest tam jakby taki ala przewód, jak generuje sobą jakąś taką moc i to idzie jakby jakimś przewodem, wchodzi. Jest tam podłączenie jakieś do takiego tunelu, do jakiegoś długiego, grubego kabla, ale bardziej rury, bo jest tak wielkościowo duże. Dobrze. No to teraz chciałabym, żebyśmy zobaczyli, do czego ty jesteś podpięta. Dryfuj tam. Do czego jest podpięty ten przewód i kabel? Czym jest ten tunel? Dryfujesz teraz w ten tunel. Idziesz tam. Tak jakby jakiś taki ala statek, taki ala coś. A zobacz tą przestrzeń. Zobacz tą przestrzeń z lotu ptaka teraz. Zaobserwuj. Przyjrzyj się. Wyostrz widzenie. Widzę taki statek z góry, który ma jakby swój mikroświat, w sensie tam jest, on jest, on może funkcjonować, ale jest w kapsule też takiej, ale dzięki tej energii, nie tylko mojej zresztą, funkcjonuje pod taką, takim, pod kopułą jakąś po prostu, tam jest wszystko. Tak jakby zawieszony w przestrzeni, ale no, tam sobie po prostu żyją jakieś istoty. Dobrze. Są zasilane. A opisz mi proszę, jak wygląda ten statek. Czy on jest duży, mały? Ile może mieć metrów? Jest na tyle duży, że mogą tam być i drzewa, i lasy, i wpływać ptaki. O, to wszystko tam może być. Mogą być budynki, ale nie wiem, jaka to jest skala, czy to jest skala taka nasza, czy nie wiem, jaka to skala jest, ale widzę przez tą szklaną powłokę, w której oni się znajdują właśnie w tej kopule też, że tam latają normalnie ptaki i mają tam powietrze i tak dalej, ale że to jest wygenerowane właśnie przez innymi przeze mnie. Okej. Czekaj. Chcesz powiedzieć, że ty jesteś podpięta do całej tej przestrzeni, żeby można utrzymać było tą przestrzeń na tym statku? Tak. Dobrze. To teraz powiedz mi proszę, wróć na chwilę z powrotem tam, gdzie leżysz, w tej kapsule i przyjrzyj się teraz, ile tam jest istot takich jak ty? Te leżą, też są podłączone. Tam, gdzie są te inne kapsuły, co mówiłaś. Wiesz, to jest takie bardzo... Nie jestem w stanie określić słowami, znaczy liczbą, ponieważ to jest bardzo daleko w głąb sięga ten tunel, daleko, daleko, w głąb. I tam wszędzie są podłączone takie kapsuły. Ale wiesz co, też jest takie poczucie, że to jest tak jakby część mnie, tak jakby to było część mnie teraz, to jest jakby też mój dom, to coś. Jakby ja to zasilam, ale ja też tam nie czuję się, że... A co ci... Jakoś to jest też może mój dom też częściowo, no, takie trochę powiązana się czuję z tym. Czujesz się powiązana, bo jesteś do tego podpięta? To teraz dryfujemy tam. Z powrotem wracasz do tego miejsca, tam, gdzie byłyśmy, cośmy widziały. W ten tunel, w ten statek idziesz. Podłącz się teraz, poczuj, jak dryfujesz do tego samego statku.
Zobacz całą tą przestrzeń. Opisz mi proszę, co tam widzisz. Czy to ma coś, co się przypomina jak ziemię? Mówiłaś o ptakach, o lesie, o drzewach. Tak, wiesz, to są jakby, tak jakby wylądowało mi się w środku tego teraz i tam tak po prostu naprawdę jest pięknie, jest bardzo dobra energia tam, czuję się tam dobrze, tak jakby jest to jakaś zatracona jakaś przestrzeń, taka chowana przed tym, żeby tego nikt nie zobaczył. To są jakieś ostatki, jakieś cywilizacji, takie mam poczucie. Albo takiego bezpiecznego miejsca i sztucznie wygenerowane po to, żeby tam po prostu odnaleźć takie wsparcie, takie, że jest nas więcej i że jesteśmy po prostu rodziną taką, gdzie możemy się po prostu pobyć, spotkać, żyć, funkcjonować. Okej. Okay. Powiedz mi, czy tam w tej przestrzeni jest, funkcjonuje życie takie, jak znamy tu na Ziemi? Tak, są tam takie ludzie, widzę czwakokształtne istoty. Dużo jest ubrane w jakieś takie białe szaty. Czuję tam dobrą energię. Okej, okay, to teraz chciałabym, żebyśmy tam teraz poszli, dryfuj teraz tam, do tych istot. I opisz mi te istoty, jak one wyglądają. Przyjrzyj się tym istotom. Czy tak jak ludzie, czy mają inny kształt twarzy? Wyglądają jak święci z takich pojęć religijnych. Ale mają takie biało, jasno-szare szaty. Głównie białe włosy. Bije od nich blask. Mają jasną skórę. A ile mają wzrostu? Do mojego wzrostu. Są takie po prostu naszego wzrostu. Może troszeczkę wyższe, ale troszeczkę tylko. Czy to jest energia męska czy żeńska? Teraz wyczuwam męską. Męską. Ale bardzo subtelną męską. Bardzo subtelną taką. Tak, bardzo subtelną. Dobrze. To teraz chciałabym, żebyś teraz połączyła się mentalnie z jakąś istotą. Wybierz tam jakąś istotę, tam gdzie jesteś i połącz się mentalnie z nią. Wejdź w jego przestrzeń mentalną, umysłu i ściągnij informacje, jak nazywa się ta przestrzeń, gdzie jesteś teraz. Jaka jest nazwa tej przestrzeni? Przychodzi mi jakieś takie słowo komodo. 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 Okej, okay. To teraz chciałabym, żebyś połączyła się dalej z tą istotą i zapytaj, który to jest wymiar, jaka to jest częstotliwość, gęstość? Siódme. Jakie pełnią tam istoty zadanie? Co należy do ich obowiązków? Co tam robią? Przypominają tym, którzy mają takie rozbudzenie w tej rzeczywistości, że jest nas więcej, że niesiemy po prostu światło w tej rzeczywistości, w której przebywamy obecnie. I że jest nas naprawdę bardzo mało. Ale to nie jest tylko niesienie energii na Ziemię, tylko po prostu w inne przestrzenie. Rozsiane te kapsuły, które były, one są jakby przynależą do różnych planet, wymiarów. Też zasilają tą przestrzeń jakby główną tej bazy.
ale tak naprawdę też ta baza jest przypomnieniem tylko, że jesteśmy wszyscy w tej samej misji, że jest nas więcej, żeby nieść światło na ziemię, czy w przestrzeni, w których jesteśmy. Okay. Tylko, że ja w jakiś sposób czuję to, jakby to, co jest mi przekazane, ale z drugiej strony w jakiś sposób też czuję się uwięziona, tak troszeczkę, że jest to przyjemne, ale też jakby, że jest coś więcej, że czuję, że jest coś więcej niż to, co jest tutaj, że jest coś więcej. Mm-hmm. Od nawet tego, co on mi przekazuje. Że jest to prawdziwe, tak, ja to czuję, fajnie i fantastyczne to jest, to co oni robią, ale że jest coś więcej. Dobrze. Więcej. Mhm. Okej. Okay. To teraz chciałabym, żebyśmy zobaczyli, dlaczego te kapsuły są podpięte do tej przestrzeni. Takie coś, że jest przyzwolenie, że można, jeżeli czujesz się na sile i mocy, wsiąść w tą kapsułę i wykorzystać ją do przemieszczania się. Ale jeżeli nie jesteś, to możesz być dalej podłączony i to jest też okej. Ty masz wybór, tylko że sam potem wybierasz, co dalej robisz z tym swoim światłem, które niesiesz. Mhm. Że możesz być podłączony i możesz pamiętać i być i przypominać innym, ale że masz wybór, że też możesz się odłączyć od tego i podryfować gdzieś. Okay. I tutaj wtedy też się pojawia taka tęsknota, że jakby że czuję, że tu jest więcej istot i jest wyraźniej nam w grupie, ale samemu podryfować też taką niewiedzę, że miałabym to zrobić na przykład. Dobrze. Ale że jest przyzwolenie, jakby, że można jest to przyzwolenie. A czyje jest to przyzwolenie? Skąd pochodzi to przyzwolenie? To przyzwolenie tylko i wyłącznie pochodzi teraz ode mnie, ponieważ jakby rozpoznałam, że jest coś więcej. I ta istota zobaczyła, że ja zobaczyłam, że jest coś więcej, że można się zatrzymać na etapie, że to już jest wszystko, ale że jakby ona widzi, jakby jest w szacunku do mnie, że ja to zobaczyłam, że można podryfować dalej. I to jest okej. Okay. Czyli chcesz powiedzieć, że ten siódmy wymiar jest też pułapką, że to nie jest wszystko, jest coś więcej poza tym siódmym wymiarem? Tak, ale to jest takie jakby niezbadane do końca, jakby mam wrażenie, że ta istota wie, dlatego też zdecydowała się zostać na tym, na tym pułapie, na którym jest. A dalsza podróż jest już moim osobistym wyborem. Okej. Okay. Tak. Czyli te wszystkie istoty, jakie tam były w tych kapsułach, to one zasilają tą przestrzeń? Zasilają tą przestrzeń, ale należą też do tej przestrzeni. A należą też. Mhm. Zasilają swoją energią, ale też i należą. Że jakby możesz wyjść z kapsuły, bo jesteś ogólnie, to wygląda tak jakby, nazwę to ciałem. Ciało jakby jest zamknięte w tej przestrzeni, ale możesz wyjść z tej kapsuły, przybierając formę ciała na zewnątrz i jakby korzystać z tej przestrzeni pod tą w tej jakby rzeczywistości, czyli możesz, nie wiem, kąpać się w jeziorze, siedzieć pod drzewem, posiadać dom, jeżeli taki chcesz. Masz ten wybór, możesz tam sobie wejść i korzystać z tego. To jest taka przyjemna przestrzeń, ale mam takie wrażenie, że
nierozwojowa jakby, bo jest tam tak po prostu miło i przyjemnie, tam nie ma progresu, ona, co to progresem, bo nie przychodzi inne słowo. Chcesz powiedzieć, że tam jest miło i przyjemnie, czyli jeśli jest miło i przyjemnie, istoty się nie rozwijają? Tak, po prostu tak jakby troszeczkę jest to zawieszenie. Okej, jest fajnie, osiągnęły ten pułap i jesteśmy naprawdę wsparciem dla Ziemi i dla innych wymiarów, ale to jest tylko, że jesteśmy tylko takimi przypominajkami jakby. Dobrze, to zapytaj proszę teraz, jak oni wspierają istoty na Ziemi? W jaki sposób wspierają te istoty, które są obecnie, doświadczają na Ziemi, w tych ciężkich energiach? Cała wiedza, którą jakby te istoty niosą ze sobą, jakby teraz jest uaktywniana i będzie przekazywana ludziom w ten lub inny sposób. Ludzie, którzy, powiem tak, rozwijali się duchowo przez wiele lat i zbierali różne doświadczenia, rozbudzali swoje kreatywność, swoją jasnowidzenie, teraz będą miały to wszystko zmaterializowane, będą urzeczywistnić. Także wszyscy, którzy teraz wychodzą do ludzi z tym prawdziwym swoim wnętrzem, będą niosło światło i wsparcie po prostu, w jakikolwiek sposób. To może być nawet otwieranie nowych szkół na nowych zasadach, nowe społeczności, nowa forma nauki, leczenie fantomowe, duchowe, uwalnianie różnych traum poprzez różne zabiegi fizyczne czy duchowe. Tworzenie takiego płaszcza wsparcia dla tej przestrzeni, w której te istoty się znajdą. Okej, dobrze. Zapytaj proszę jeszcze tą istotę, czy wszystkie istoty, które są podpięte pod tą przestrzeń, są tu na Ziemi? Tak jak ty doświadczasz także na Ziemi. Tak, w różnych wymiarach na ten moment. Tam są różne przestrzenie, różne wymiary. A różne wymiary. Tak. Dużo jest z Ziemi. Bardzo dużo, ale są też inne wymiary. Jednakże wchodząc w tą przestrzeń, jeżeli chcesz wyjść z tej małej kopuły i wejść tam w tą ich przestrzeń, to przybierasz specyficzny wygląd dany dla tego jakby statku, tej rzeczywistości w tym siódmym, tej siódmej przestrzeni. Że nie możesz sobie przyjąć kształtu małego elfika, ani jakiegoś dużego stworzenia. Po prostu wchodząc tam, przybierasz taką, a nie inną formę, kształt, który pasuje do tej rzeczywistości. Okej. Okay. Teraz bym chciała, żebyś... Co dostajesz? Nie, słucham ciebie teraz. Okej. Okay. To teraz chciałabym, żebyś podryfowała w tamtej przestrzeni, abyś zobaczyła, wyostrzyła wewnętrzne widzenie. Przypatrz się tej przestrzeni. Czy tam, w tej przestrzeni, tam w środku, gdzie jesteś, tam. Tak, dokładnie. Czy tam jest coś takiego, co przypomina Ziemię? Czy też są budynki? Tak, jest, budynków jest bardzo mało. Jest bardzo, bardzo mało, jest tam bardzo dużo zieleni, jest dużo żywych organizmów. Jest, jakby, jest to tworzone wszystko przez tą energię, którą my mamy z tych kapsuł. Tworzymy sobie taką wizję rzeczywistości, która nam na ten moment pasuje, żeby móc się wspólnie tam spotkać i przebywać w tej przestrzeni. I tak zdecydowaliśmy, że takie sobie coś wygenerujemy. To nie ma potrzeby jakiegoś snu, po prostu jest taka czysta regeneracja, jakby to nie widzę, żeby była jakaś forma snu, takiego jak my znamy. Jest po prostu bycie. Okej. Okay. To jest bycie, ale... Dobrze, to teraz chciałabym, żebyś zobaczyła i sprawdziła, ile nitek DNA mają te istoty. No, bardzo dziwne. Przychodzi mi 12. 12.
A zobacz proszę, na jakich zasadach oni się żywią. Czy jest takie coś jak układ pokarmowy? Nie, to jest uśpione. To jest tak jak u nas, ale jest uśpione. A co im daje pożywienie? Ta wspólna generacja tego światła, które wszyscy jakby zgadzają się, żeby manifestowała i rzeczywistość, i też formę pożywienia, bo to idzie z przestrzeni. Dotykając drzewa jesteś nakarmiony, dotykając wody jesteś nakarmiony. To idzie po prostu w taki sposób bardziej... No właśnie, w taki sposób tylko ewentualnego dotyku jakąś materią. Żywisz się po prostu energią. Nie ma tam czegoś takiego jak gryzienie, na to się w ogóle nie traci. Nie traci się na to w ogóle energii po prostu, to nie jest potrzebne. Okej. Dobrze. To teraz tam, gdzie jesteś, chciałabym, żebyś zobaczyła bardzo wyraźnie. Czy tamte istoty mają dostęp do źródła? One wiedzą, że jest coś takiego jak źródło, ale wybrały, mam takie poczucie, że wybrały, żeby być swoim własnym źródłem. Że są na tyle, jest im na tyle dobrze tam. Okej, wybrały, żeby być własnym źródłem, ale mają do niego dostęp? Czy mogą skorzystać z tej energii źródła? To jest kwestia decyzji, tak. Jeżeli by zdecydowały, mogłyby. Mogłyby. Czekaj, bo czegoś tu nie rozumiem. Mówisz, jeśli by zdecydowały, mogłyby. To z czego korzystają teraz? W tej przestrzeni. Czy te istoty w tych kapsułach są po to potrzebne, żeby one mogły korzystać z tej energii? Tak. Ale wiedzą, że jest coś więcej. Jakby to jest to, co one wygenerowały tutaj, to jest dla ich własnego dobra. Tam jest coś takiego, jakby zarządzaj. Jest, czuję, że w tej przestrzeni jest jakaś główna zarządzająca energia tym. Jakby nadaje nurt temu i ona jakby głównie decyduje o tym, tak, o tym, jak oni teraz żyją. Dlatego ja na przykład jestem tam, czuję się komfortowo, ale czuję się w jakiś sposób też uwięziona, bo to też jest dla mnie zamknięcie mnie w czymś. Jakby okej, to jest spoko, ale jest coś więcej. Okej. No to wejdź jeszcze proszę głębiej. Czy u Ciebie jest wszystko w porządku? Tak. Po prostu w ciele trochę taki dyskomfort odczuję. Okej. Ręce mi się troszeczkę zmęczyły. To teraz rozpuść, usuń ten dyskomfort, który odczuwasz w ciele. Poczuj, jak on wychodzi z Twojego ciała. Rozpuszcza się teraz na zewnątrz. Wychodzi z Twojego ciała każdy dyskomfort. A my dryfujemy jeszcze głębiej, 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 jeszcze niżej. I teraz zapytam, czy Ty tam doświadczałaś kiedyś w tej przestrzeni? Czy tam było kiedyś Twoje miejsce, czy Twój dom? Tak, zatrzymałam się tam na jakiś czas. Teraz już jakby jestem w przestrzeni... że patrzę na to z góry, że jestem w stanie jakby wydryfować za to teraz, już wyjść z tego. I tak patrzę po prostu z góry na to. I jakby powiem Ci, że trochę tęskniłam za tym miejscem, ale też cieszę się, że nie muszę w nim do końca być, bo jest formą zniewolenia, był formą zniewolenia, patrząc teraz z perspektywy. No, to co mówisz jest bardzo ciekawe, bo zmienia oblicze całego doświadczenia na Ziemi. Czyli jeśli jesteśmy na tak wysokich gęstościach jak siódma i mamy wewnętrzny komfort
I nagle ty twierdzisz lub wyciągasz wnioski, że to jest też coś w zakresie zniewolenia. To teraz tak zapytam. Tak poczułaś. To teraz chciałabym, żebyś zobaczyła i zczytała intencję. Co kierowało tobą, że zeszłaś na ziemię? Dlaczego podryfowałaś aż tak nisko, w tak niskie wibracje? Jaka intencja? Jeszcze raz? Takie poczucie, jakbym się obraziła na to miejsce. Obraziła na to, że jakby oni zdecydowali się zostać w tej przestrzeni i tak nazwę to nic nie robiąc, tylko być. Po prostu zeszłam, żeby po prostu doświadczyć. Już miałam dość takiego po prostu bycia i takiego po prostu bycia. To jest fajne, ale jakby miałam potrzebę rozwoju i nie umiałam na tamten moment, podejmując tą decyzję, przemyśleć jej dobrze i zamiast pójść wyżej, ja zdecydowałam się na szybki skok, bo to była szybka piłka i było zapotrzebowanie. Taki po prostu skok to był, a nie umiałam inaczej. Czekaj, co masz na myśli zapotrzebowanie? Jakby zapotrzebowanie doświadczania na ziemi. Przez to nasze jakieś takie niuanse tutaj, w której jesteśmy wplątani. Bo tam już byłam znudzona, po prostu tam za długo już byłam znudzona byciem tam u góry. Chciałam innego, chciałam czegoś nowego i chciałam czegoś nowego po prostu. I jakby na tamten moment nie umiałam. Też się okazuje, że miałam tam jakąś formę i że można tam mieć formę jakiegoś ego i też można mieć formę pragnień. Bo miałam poczucie, że chcę czegoś innego, więcej i tak dalej, a nie umiałam wejść wyżej. Jakby nie było tam kogoś, kto mógłby mnie poprowadzić albo nie pojawił się na mojej drodze. I zdecydowałam się po prostu na zmianę, wschodząc na ziemię, żeby tam też nie utknąć w tym. Dobrze, to wejdź jeszcze głębiej, głębiej, jeszcze niżej. I teraz ciągnij informacje z własnej przestrzeni, z własnej istoty. Jak długo już doświadczasz na ziemi? Ile wcieleń? Pierwsza cyfra jakaś. Nie wiem, teraz mi przychodzi, że więcej, 250. Dużo mądrość tych wcieleń, naprawdę już chyba tyle różnych miejsc zwiedzonych. Wiele z miejsc zwiedzonych, wiele krajów, wiele kontynentów. Mówisz o ziemi, tak? Mówię o sobie, że doświadczyłam wielu form. Mówisz, wielu że dość. Kontynentów. Czekaj, doświadczyłaś wiele form. Co masz na myśli, wiele form? Człowiek, wiele. Kobieta, mężczyzna, zwierzę, skała, kwiat. Tak, jakby doświadczyłam bardzo dużo różnych form bycia na ziemi. Czy chcesz powiedzieć, że zwierzęta, ptaki, czy rośliny, one ewoluują? Ewoluują. A w każdej tej części jest też świadomość, taką świadomość, jak nazywamy świadomość ludzka? Tak, tylko bardziej czysta. Jakby mam wręcz wrażenie, że zostając drzewem, będąc drzewem, ta świadomość jest tylko czystą świadomością i niczym więcej. Tam nie ma zabrudzeń, tam nie ma niczego innego, tylko bycie czystą generacją wszechbycia, będąc drzewem, całkowicie w harmonii ze swoim cyklem. I to jest jakby dla mnie
trochę wyższa świadomość na teraz, bo nie ma niuansów takich, jak ludzie mają. Nie ma czegoś takiego jak umysł, jest tylko bycie. Mhm. Istnienie, tak? Tak. To jest ciekawe, co powiedziałaś. Chcesz powiedzieć, że drzewo ma czystą świadomość, czyli czystszą niż człowiek, niż istota ludzka? Bardziej głębszą. Jakby nie wiem, jak to nazwać właściwie, taką bardziej... Pojawia mi się taki mędrzec, taka ostoja mądrości, taki opiekun, taki... Tak, taki opiekun, taki... Nie wiem, taka, pojawia mi się po prostu coś jak słowo, jak mędrzec, jak ucieleśnienie w tym drzewie. Takiego mędrca, okay. Mądrości, wsparcia. Czysta świadomość, nic więcej. Dobrze. Nic nie chce ta świadomość, ona tylko jest. Tylko jest, okej. Okay. A powiedz mi zwierzęta. Co czują zwierzęta, jak są w tej świadomości istot, jako zwierzęta? Mam wrażenie, jakby ta świadomość jest troszeczkę niższa niż na przykład takiego drzewa. Jest inna, ale jest troszeczkę jakby niższa ze względu na Emocje? Na bodźce tak, czy emocje? Czy, bo wiemy, że zwierzęta mają emocje. Czy tu chodzi też o emocje, że emocje nas zaniżają świadomość? Tak, tak. Właśnie też to zwierzęta mają, że też muszą polować, zabijać, tak. Że mają te takie instynkty i jakby to jest, jakby widzę to jako niżej. Nawet jeżeli się ruszają i mają tą energię, która porusza tymi ciałami, a drzewo stoi na przykład, to jest poczucie, że jakby zwierzę jest trochę niżej w tej hierarchii. Nie chcę tego przeanalizować, po prostu takie coś mi przychodzi. Okej. Okay. A powiedz mi proszę, wejdź proszę jeszcze głębiej i chciałabym, żebyś teraz połączyła się z informacją. Świat morski, czyli mówimy o zwierzętach, na przykład delfiny, wieloryby. Jaka tam jest świadomość istot? Jeszcze wyższa niż takiego drzewa. Ale albo na równi. Czyli też jest czysta, niezakłócona, tak? Tak, tak. Tak jakby bardzo mocno połączone z żywiołami. Być może dlatego drzewo jest bardzo mocno z ziemią powiązane i z niebem. A tutaj są zanurzone zwierzęta w wodzie. Ma to bardzo duże znaczenie być tak w mocnym kontakcie z żywiołem. Od tego jakby zależy... Może nie od tego zależy, ale to wzmacnia tą świadomość, tą czystość, tą taką esencję, nie wiem, nazwać. Okej. Czy nasza świadomość jest zabrudzona właśnie przez to, że mamy umysły? Te umysły, które mają doznania emocji, uczuć? Ja mam takie poczucie, że jest to bardziej nie umysł, a to rzeczywistość, w jakiej żyjemy, czyli to, co jemy, to, że jemy tak dużo, że okej, umysł nas w jakiś sposób kontroluje, ale on bardziej daje nam, jest bardziej motywatorem do tego, żeby stać się, żeby nie popaść, on po prostu on taką grę z nami prowadzi, takie mam wrażenie, jakby on taką grę nam daje, takie egzaminy cały czas.
I on wcale nie jest na naszą niekorzyść, on właśnie jest trochę naszym takim opiekunem, żeby stać się taką czystą istotą w pewnym momencie, jeżeli chodzi na przykład o pokarm. Wiemy, że coś nam szkodzi i tak sięgamy, ale to przez niego w sumie, bo on nas zachęca, testuje nas, ale to trochę tak jak, nazwę to teraz, może nie będzie to dobre porównanie, ale nazwę to trochę tak jak ojciec, który nas tam, czy nauczyciel, który nas trochę tak testuje, taki, on jest naprawdę opiekunem do tego, żebyśmy wzrastali, ale bardzo srogim, takim po prostu bez skrupułów. Bez skrupułów. Okej. Dobrze. No to teraz chciałabym, żebyś pozamykała te przestrzenie. I teraz swobodnie rozłącz się z tą istotą, z którą byłaś połączona. Podziękuj jej za informację. Wyjdź mi stamtąd. I teraz chciałabym, żebyśmy poszli do tego momentu, abyśmy zobaczyli, czym jest to poparzenie na Twoim ciele. To, że budzisz się i widzisz ślady poparzenia. Widzisz ślady choćby żelazka, bąbli. Chciałabym, żebyś teraz podryfowała do samego zdarzenia, do samej praprzyczyny i połączyła się teraz z tą sceną. Co tam się dzieje w przestrzeni? Gdy budzisz się z takim właśnie poparzeniem. Połącz się z informacją. Teraz. Ja tak po prostu mam taką tak raz wizję, jakby patrzę na siebie z góry, jak leżę w łóżku i podczas snu jakby mój duch gdzieś wędruje, moja dusza gdzieś wędruje w jakieś takie przestrzenie. I nie potrafię tego jakby skontrolować do końca. I rzeczywiście są na niej robione różne jakieś eksperymenty. Ale tak jakby to jest też za przyzwoleniem jakimś. Jakby mam takie wrażenie, że schodząc tu na ziemię wtedy, tak, jakby wzięłam też na siebie jakby odpowiedzialność za to, co może przynieść też to, co się dzieje w sferze snu, tej fazie jakby uśpienia ciała, że jakby to też jest doświadczeniem. I godzę się na to, że po prostu zasypiając w tym ciele tutaj, mój duch wędruje w inne wymiary wtedy i zbieram to doświadczenie. Dobrze. Okej. Okay. To teraz chciałabym, żebyśmy teraz podryfowali i poszli do tego miejsca. Gdzie są te eksperymenty na tobie? Idź tam. Przesuwasz się swobodnie, idziesz tam, do tego miejsca, do tego ciała, gdzie są te eksperymenty. Połącz się z tym. Idź tam. Wejdź w tą przestrzeń. Na czym polegają te eksperymenty? Połącz się z tym eksperymentem, jednym z nich. Połącz się z nim teraz. Przesuwasz się w czasie i idziesz do samego eksperymentu, do ostatniego, jaki był na tobie. Na czym on polegał? Przekazuj mi informacje, co tam widzisz, czujesz. Jedyne co to po prostu jakby coś bardzo mocno mi świeci w twarz. I nie wiem, nie czuję ciała w ogóle swojego. Jest coś robione nad nim, ale nie czuję mojego ciała w ogóle. To teraz obserwuj to z lotu ptaka. Chciałabym, żebyś teraz z lotu ptaka obserwowała tą przestrzeń. Jesteś tam. Rozszerz postrzeganie. Widzisz wszystko bardzo wyraźnie. Z tyłu, z przodu, z góry, w dole. Właśnie widzę, jakby stoją nade mną istoty i mają istoty jakieś w białych takich jak w skafandrach. Tak. I mają w rękach takie, nazwę to jakby taki długopis. Długopisem mają. Nie tną mojego ciała, to w ogóle na tym nie polega. Tak jakby
przesuwają pod skórą jakieś połączenia, jakby łączą, nazwę to jakieś takie połączenia neuronowe, jakieś, nie wiem jak to nazwać, jakby przesuwają coś pod moją skórą i łączą, robią nowe połączenia. Ale nie robią tego na otwartym ciele, tylko tak jakby widzę taki prąd przenikający moje ciało z tego pióra, jakby to ten prąd wyłapuje jakąś taką, powiedzmy, nitkę tak. i łączy z następną nitką gdzieś w ciele. Jakby nowe łączenia powstają. Nowe łączenia neuronowe? Tak jakby to wygląda, tak wygląda właśnie, jakby to były nowe połączenia. I być może teraz mi tak przyszło, że jakieś pewne połączenia stworzyły jakby zwarcie i pojawiły się te przepalenia. Bo właśnie nie wiem, po co są te robione, te połączenia. No to teraz ciągnij informację. Połącz się z istotą. Tam, gdzie ty widzisz te istoty w tych kapturach, wejdź połącz się z jedną z istot. Chciałbym, żebyś... Ulepszanie, jakby tworzenie nowej, lepszej wersji człowieka. Nowej, lepszej takiej jakości, takiej... Lepszej jakości człowieka. Tak jakby rozbudowanie... Jakby rozbudowanie... No stworzenie nowej wersji człowieka. Dobrze. To teraz ja chciałabym, żebyś zobaczyła w tej przestrzeni. Opisz mi te istoty, jak one wyglądają. Połącz się z nimi. Nade mną czuję, że to są istoty ludzkie, że tutaj... Jesteśmy w przestrzeni, gdzie jest dozwolona i ludzka, i jakaś taka inna, innych istot obecność, ale nade mną są istoty wyglądające ludzko. Dobrze, to teraz wejdź jeszcze teraz w jego DNA i sprawdź, czy to jest istota ludzka. Sprawdź go po DNA. Tak. Ludzka. Ale bardzo wysoko świadomościowa. Świadomościowo, tak bardzo, bardzo wysoko. Jest to istota ludzka, ale naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Nazwę to inteligencją. Dobrze. To teraz ściągnij informację, gdzie przebywają takie istoty ludzkie z taką wysoką inteligencją. Jaka to jest przestrzeń? Jak się nazywa ta przestrzeń? Mam wrażenie, jakby to było gdzieś pod ziemią. Ściągnij informację z jego pola informacji, z tej istoty, połącz się z jakąś istotą. Ściągnij z umysłu informację, z jego umysłu. Jak nazywa się ta przestrzeń? To jest gdzieś na ziemi, tutaj na ziemi, to jest na ziemi gdzieś. Pod ziemią, na ziemi. Na ziemi. To jest na ziemi, ale pod ziemią, tak jakby. Tak, i te istoty, te, które robią teraz na mnie ten zabieg, one jakby, one też zostały wyłapane, ale i potem i zachęcone też tym, że mogą takie zabiegi wykonywać na ludziach, aby dalej rozwijać ten swój potencjał kreatywny, tworzenia, uczestniczenia w misji, tworzenia tego nowego jakby człowieka. Czekaj, czekaj. Twierdzisz, że oni mają misję i tworzą nowego człowieka. Chciałabym teraz, żebyś połączyła się z tą istotą. Połącz mi się mentalnie z nią. Teraz. Zapytaj, ściągnij informację z przestrzeni tej istoty. Na czym polega misja nowego człowieka? Czym to jest? Na czym to polega? Będzie człowiek, który dalej będzie stąpał po tej ziemi, ale będzie miał umiejętność tak jakby odżywiania się energią. Będzie miał moc
kreacji tylko i wyłącznie myślą, faktycznie w natychmiastowym działaniu. Pomyśli, to po prostu będzie. Ale takie mam poczucie, że to nie będzie do końca czująca istota. Będzie częściowo, będzie bardzo inteligentna i będzie bardzo, naprawdę na wysokim poziomie. Ale jakaś część jej takiej boskości zostanie mu zabrana przez to, że jest ona sztucznie tworzona. Dokładnie, czyli zostanie mu zabrana część boskości. Na rzecz tak. czego? Na rzecz inteligencji? Tak. Na rzecz tego, że po prostu będzie z wszystkiego mógł korzystać. Czyli odżywiać się, powiedzmy, powietrzem, energią. Czy to energią, powiedzmy, elektryczną, czy energią z drzewa. Będzie po prostu takie, mam poczucie, że to będzie taki pan na ziemi. Pan na ziemi. W swoim wszechbyciu. Takim, że może korzystać naprawdę z wszystkiego i być wszystkim i wszędzie, ale takie poczucie pojawia się, że będzie tęsknił za tym, co było wcześniej, że nawet to wszechbycie i wszechmoc nie sprawi, że będzie się czuł pełnią, że to właśnie jakby jest... Nie nazwę to cofaniem się w rozwoju, ale takim trochę tłumieniem prawdziwej esencji, która jeszcze w nas ludziach jest do znalezienia. Mhm. Czyli ta iskra źródła, która jest w istotach ludzkich, tak? Tak. Tam po prostu tak jakby ten następny rodzaj człowieka będzie tęsknił za tym człowiekiem, takim jak my jesteśmy teraz, bo z niego też będzie pochodził. Mhm. Tak jak my tęsknimy za czymś więcej. Za źródłem, czy może człowiekiem, który był wcześniej, może tą iskrą, która była wcześniej w nas. Dobrze. Zapytaj tą istotę, ile będzie miała taka istota nitek DNA? Jakby tutaj to jest jakaś liczba taka bardzo wysoka, to nawet nie chodzi o DNA w tym momencie. Tutaj chodzi o coś więcej. Tutaj chodzi jakby te neurony, wszystkie, które są w ciele. One same były przekaźnikami, odbiornikami i tego może być bardzo, setki, bardzo dużo. Przekaźnik. Wszystko, one wychodzą z całego ciała, tak jakby z brzucha, z rąk. Czekaj. Są wszędzie. Okej. Okay. Zapytaj proszę, czy taka istota będzie podłączona do sztucznej inteligencji? O to chodzi? Tak, będzie. Ona nią będzie już sama w sobie. Będzie podpięta do sztucznej inteligencji. Tak. Dobrze. Zapytaj tych istot tam, gdzie jesteś teraz. Dla kogo pracują? Skąd mają takie wytyczne i dla kogo pracują? Dla sztucznej inteligencji, która już jest. Pracują dla sztucznej inteligencji. Kto im dał takie zadania do wykonania? Jakie istoty im dały zadania do wykonania, aby pracowali nad takim człowiekiem? Jaka rasa im dała do wykonania takie zlecenie? Kto im dał zlecenie do wykonania? Ja widzę, że w tym laboratorium są właśnie takie gadoidalne stworzenia i mam wrażenie, że one też są tylko posłannikami tego właśnie jakby tej cywilizacji. Jakby jest, idzie to z przestrzeni jakby takiej właśnie gadoidalnej, jakby jest to w jakiś sposób połączone. Ale to też tak jakby oni eksperymentują, tak jakby oni zarządzają tą sztuczną inteligencją, jakby oni zdecydowali o tym progresie.
Oni zdecydowali, ok. Dobrze, zapytaj proszę jeszcze, jak ten człowiek się będzie nazywał? Człowiek 2.0, 3.0, 4.0? Jaka będzie nazwa tej istoty ludzkiej? Przychodzi mi 4, 5, taka z tego rodzaju. To nie jest jakby wysoka generacja. 4, 5. Mhm. W którym roku chcą to wprowadzić? Zapytaj. W którym roku na Ziemi? Dwójki przychodzą mi do... Dwójki. Dwójki. Nie wiem, jaki to jest rok, ale dużo dwójek tam jest. Co najmniej 3 dwójki widzę. Nie wiem, czy to jest 2220. No i tak mi przyszło, że jeżeli ja bym miała być takim kimś, to ja tego nie chcę po prostu. Dobrze. Bo to nie jest w ogóle, jakby ja wiem, że ja to poczucie karmienia się wszystkim z wszystkiego, ja mogę to w tym wcieleniu osiągnąć na tych zasadach, jakie są teraz. I tak czuję, że jakby nie ma we mnie zgody na to. Okej, to jest ciekawość, dlatego też tam wylądowałam. Być może dlatego właśnie jestem brana pod uwagę. Bo jest ciekawość po prostu. Co to daje i nawet ja to by nie powiedziałam, ale jak byłam tym, jak czułam to wszechbycie, tak, to ja to czułam całą sobą, że naprawdę to może wpływać do mojego ciała i być bardzo odżywcze i takie rozwojowe, ale że jakaś cząstka mnie znowu tęskni za tym, co ja teraz tęsknię. I jakby to też mi nic nie daje, tak na dobrą sprawę. Tylko tyle, że jestem, że mogę więcej tej energii generować w sobie i trzymać i po prostu czerpać, ale dalej tęsknię, jakby to jest ta sama faza. Dobrze. To teraz chciałabym, żebyśmy jeszcze zapytali, tam gdzie są te eksperymenty, zapytaj, jak nazywa się ta przestrzeń? Czy to jest wewnątrz Ziemi? Tak, to jest wewnątrz Ziemi, tam są tunele. I to wewnątrz Ziemi, tak jak mówiłam, jest gdzieś na Ziemi, ale tak jakby jest też znowu pod jakąś taką kopułą, która sprawia, że jest to niewidoczne dla świata na zewnątrz, że tam wejście, wyjście jest niewidoczne, jakby tu nie da się tego wyłapać okiem. Jest ukryte, tak jakby znowu pod jakąś taką kopułą to widzę. Że to zakryte dla oczu. Dla albo ludzkiego oka. Tak. Okej, okay. A zapytaj proszę, czy to miejsce ma jakąś nazwę? Tam, gdzie przeprowadzają eksperymenty, czy to miejsce ma jakąś nazwę? Tylko tyle czuję, że to jest w ciepłym jakimś miejscu na Ziemi. W jakimś ciepłym miejscu. Ale nie mam nazwy. Zczytaj nazwę z jego umysłu. Ściągnij nazwę. Coś na U. Ubik. Nie wiem, co to jest. Ubik. Ściągnij tylko nazwę. Nie analizuj. Ściągnij tylko nazwę. Może ona jakby tak się też nie może ujawnić. Nie może się ujawnić. Okej. Dobrze. To teraz chciałabym, żebyś przekazała tym istotom, że ty jako istota wolna, na mocy wolnej woli, przekaż im, że nie życzysz sobie, aby na tobie przeprowadzano eksperymenty. I teraz zawoła jakąś istotę, która zarządza tą przestrzenią, która ma jakiś poziom świadomości, który nam tutaj przekaże informacje. I pozwoli nam wyciągnąć Twoje ciało z tamtej przestrzeni. Nie ma Twojej zgody, przekaż im.
Co tam się teraz dzieje? Przekazuj. Teraz tak jakby wyszłam z tej kopuły i pojawił się taki snop światła obok mnie. Taki bardziej na zasadzie tęczowego obłoku. I on jest przy mnie i ja to wszystko mówię i tamte istoty po prostu to odbierają. Mhm. Czyli... I też czują tak... Ci ludzie, tak jakby, którzy byli nade mną, oni czują jakby takie współczucie i też tak, że z jednej strony nie chcą tego robić, ale też nimi kieruje chęć eksploracji, ale daje im znać, że już nie. Czym jest ten snop światła, o którym mówisz? To jakaś taka energia, która mnie wspiera, jakby jest tylko moim takim obserwatorem, jakby stoi, jest takim świadkiem. Jest świadkiem, Dobrze. To teraz wejdź jeszcze głębiej, głębiej, jeszcze głębiej. I teraz tam, w tej przestrzeni, gdzie jesteś, pozwól sobie, aby anulować wszystkie umowy, jakiekolwiek podpisywałaś. Umowy na doświadczenia ziemskie.